Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W niekosmetycznych ulubieńcach czerwca i lipca w zasadzie, bo w czerwcu nie było takich ulubieńców. Mam do pokazania trochę rzeczy i będzie dużo filmów, także może zacznę najpierw od książek, bo tego jest mniej. Pokażę Wam najpierw książkę o Fridzie Kahlo. Książka napisana przez Wenę Cercenę. Nie wiem za bardzo, jak to przeczytać. To jest taka książka, z tego co widziałam, dedykowana chyba bardziej dla dzieci, jakaś taka bardziej krótka historia, bardziej zwięzła, ale bardzo fajnie napisana. I ona ma też tutaj takie obrazki. Nie ma tutaj zdjęć, są właśnie tylko takie obrazki. To jest historia Fridy Kahlo. Ja Fridę uwielbiam, czytałam jej wszystkie biografie, wszystkie książki, jakie wyszły, ale jak koleżanka pożyczyła mi tę, to stwierdziłam, że muszę przeczytać. I kiedy ją przeczytałam, na nowo się zakochałam. Tę książkę bardzo łatwo się czyta, jest tak napisana bardzo przystępnym językiem, naprawdę bardzo fajnie, bardzo szybko, ale mnie zawsze wzrusza historia Fridy i tak jak mówię, no ja ją uwielbiam, nie wiem dlaczego, ale jest dla mnie taką kobietą bardzo inspirującą, ale taką pełną, wiecie, cierpienia i bólu, ale i tego, że jednak walczyła o swoje i że udało jej się osiągnąć, powiedzmy, to co chciała. Także, no ja tak mówię, Fridę uwielbiam i jeżeli ktoś nie zna jej historii, jeżeli ktoś chciałby przeczytać coś lekkiego, a nie biografię, która jest dosyć ciężka i nie każdy może lubić też takie książki, bo jest też taka inna biografia, zbeletryzowana bardziej, którą o wiele łatwiej się czyta, ale tę książkę no polecam. Jeżeli macie do niej dostęp, to ją się naprawdę czyta bardzo krótko, znaczy bardzo szybko, jest napisana bardzo fajnie i opowiada właśnie całą historię Fridy w tak skondensowany sposób, ale no naprawdę, ja uwielbiam i właśnie kiedy przeczytałam tę książkę, to znowu przypomniałam sobie po prostu o tej kobiecie i tak znowu mnie naszło bardzo, bo ja mam właśnie takie etapy, kiedy jakoś ta historia bardzo mnie porusza. No i taka jest dla mnie, wiecie, może nie bardzo osobista, ale, no, ale ja bardzo Fridę lubię i zawsze jeżeli coś wyjdzie nowego na jej temat, no to raczej to przeczytam. Druga książka, którą czytałam na Kindlu, to będzie Magia sprzątania. Książka rewelacyjna. Ja nie wiem, czy wy lubicie książki o sprzątaniu. Marie Kondo, tak, Magia sprzątania Marie Kondo. Książka o tyle dla mnie fajna. Ja generalnie lubię takie książki o sprzątaniu, o... Tak to trochę głupio brzmi, no bo każdy potrafi sprzątać. Ale ja też tego nie traktuję jako taki przewodnik, że nagle ja wszystko uporządkuję tak, jak ona mówi i wszystko będzie fajnie, ładnie. Dla mnie te książki są bardziej takimi książkami bardzo uspokajającymi. One wprowadzają taką harmonię w moim życiu i tak bardzo układają pewne rzeczy w głowie, że ja uwielbiam je czytać. Naprawdę, jeżeli chcę się odstresować, jeżeli chcę nie myśleć w ogóle o niczym, to dla mnie takie książki są rewelacyjne i książka właśnie Marie Kondo jest super, dlatego że jak ja to czytam, to ja od razu czuję, że mam ochotę i posprzątać, i w ogóle zrobić wielkie porządki w domu po raz kolejny. Ale też myślę, że to tak... Mnie to tak fajnie uspokaja, właśnie tak wprowadza taką harmonię generalnie do życia, że no... Naprawdę dla mnie takie książki działają i dla mnie one są lepsze niż chyba jakiekolwiek inne. Także jeżeli może nie do końca interesuje Was ten temat, ja uważam, że warto przeczytać chociaż jedną taką książkę właśnie, czy to o minimalizmie, o prostocie, o sprzątaniu, czy coś takiego, bo to są naprawdę takie fajne książki, które tak... Wprowadzają, wiecie, taki ład do naszego domu. Jeżeli chodzi o filmy, to filmów będzie trochę. Może zacznę od Pokłosia. Obejrzałam też jakiś czas temu Pokłosie i powiem szczerze, że to jest film rewelacyjny. Ja go nie oglądałam wcześniej, ale tak mnie poruszył. To była tak ciekawa historia. Wiecie, tak włączam sobie filmy, czasem zobaczę jak tam będzie, czy mi się spodoba, czy nie. A ten film tak mnie poruszył. To jest tak niesamowicie ciekawa historia. Wiecie, to jest historia Żydów i Polaków, którzy mieszkali w takim małym miasteczku na wsi. No i wraca tam brat ze Stanów Zjednoczonych i odkrywają pewną historię. Z czasem właśnie, z biegiem jak film się toczy, odkrywają pewną historię. Końcówka dla mnie jest po prostu niesamowita, bardzo taka smutna. No, ten film też opowiada trochę o historii, właśnie naszej historii, takiej polsko-żydowskiej, ale ja polecam, jeżeli jeszcze nie widzieliście, film rewelacyjny dla mnie mega po prostu, bardzo mi się spodobał. Kolejny film to Sierpień w hrabstwie Osage. To jest taki film, o którym koleżanka mówiła mi, że jest ciężki, że niespecjalnie, że tam jej koleżanka wyszła z kina, że tam nic ciekawego. I powiem szczerze, że to jest taki bardzo dziwny film. Dosyć ciężki, ale taki dziwny, opowiada historię rodziny, gdzie w zasadzie historia toczy się podczas jakiegoś tam czasu i ona nagle się urywa. I dla mnie, w zasadzie powiedziałam Wam chyba cały film, ale bardzo pobieżnie. Bardzo ciekawa historia, bo ta rodzina okazuje się, że każdy ma tam jakieś tajemnice, każdy ma coś i nagle to wszystko wychodzi z czasem. Niesamowita historia, ale właśnie końcówka, która mnie strasznie zaskoczyła, dlatego że dla mnie ten film jest bardzo niedokończony i tak po prostu rozjechali się i tyle. I wszystko zostaje tak, jak było. No, trochę dziwne, ale film bardzo fajny. Taki
może trochę przygnębiający, no to nie jest taki radosny film, to nie jest komedia, ale na takie jesienne wieczory myślę, że będzie fajny. Kolejny film, który po prostu był rewelacyjny i ja Wam bardzo polecam, to jest Yves Saint Laurent. Jego biografia, no taki film biograficzny, ale coś niesamowitego, po prostu nie wiedziałam, czego się spodziewać, ja w zasadzie za dużo o tym projektancie nie wiedziałam, ale cała ta historia i tak fajnie film nagrany, że po prostu byłam naprawdę w wielkim szoku, bo nie mogłam się oderwać. No naprawdę cudowny film, ja bardzo lubię biografię, raczej skłaniam się ku biografiom kobiet niż mężczyzn, ale powiem szczerze, że to była rewelacyjna, naprawdę niesamowity człowiek, niesamowita historia, strasznie, strasznie mi się podobało i do tego jeszcze elementy Paryża wplecione. Także bardzo mi się podobało. Powiem Wam szczerze, że a propos może nie końcówki, no bo ciężko to nazywać końcówką, ale ja się spodziewałam, że on jednak wcześniej umrze, bo się zaćpa, albo upije na śmierć, albo coś takiego, a jednak dożył słusznego wieku, także to mnie trochę zaskoczyło, no ale to taka moja aluzja. Następnym filmem był Blue Valentine. Któraś z Was mi go polecała, pamiętam, pod jakimś filmem. Powiem szczerze, że to taka trudna, znowu trudna historia. No tutaj niestety w tych ulubieńcach nie ma żadnych komedii, filmów do pośmiania się, jakichś takich fajnych, no powiedzmy ten lżejszy to będzie o Yves Saint Laurent, a te inne filmy są takie dosyć ciężkie. To jest historia takiego trudnego związku, trudnej relacji, ale bardzo fajnie nagrany, z takimi retrospekcjami. No i cała historia właśnie małżeństwa, tam gra Ryan Gosling i taka blondynka, nie pamiętam teraz nazwiska, ale bardzo fajnie, też polecam. No ale o takich trudnych związkach, o trudnej relacji, trudna historia, no ale polecam, warto obejrzeć. I ostatni film, jaki ostatnio widziałam, to będzie Zakochany bez pamięci. I to jest film, który usłyszałam, że jest dziwny, że to jest... to jest komedia romantyczna chyba, tak to było opisane, nie wiem na jakiej stronie i okazało się, że to ani komedia, ani to romantyczne, tak mi powiedział kolega, ale okazało się, że film jest naprawdę, naprawdę fajny. Bardzo mnie zaskoczył, bo jest też nagrany w taki dosyć dziwny sposób. No, te filmy właśnie charakteryzują się tym, że to nie jest taka, wiecie, taka ciągnąca się historia, tylko coś naprawdę fajnego, ale bardzo mnie zasmucił ten film, powiem Wam szczerze, że jak go obejrzałam, to pomyślałam, to taki smutek mnie ogarnął, że no ludzie się wiążą w pary, a potem tak łatwo rezygnują z czegoś i tak łatwo wymazują pewne rzeczy z pamięci. I jeszcze w tym filmie jest pokazane, że to jest naprawdę żaden problem wymazać kogoś z pamięci, więc no taka fajna historia, która no mnie bardzo poruszyła i tak jak mówię, dla mnie smutna, ale generalnie film bardzo fajny, bardzo ciekawy i bardzo fajnie się oglądało. Także tyle o filmach, trochę tego było. Przejdę teraz do rzeczy jeszcze mniej kosmetycznych. Pokażę Wam buty, w których ostatnio się zakochałam. Nie nagrywałam też żadnego haulu, dlatego że dużo tych rzeczy nie ma, a pomyślałam, że te buty ostatnio zdały egzamin kilka razy, więc pomyślałam, że muszę Wam je pokazać. To są buty z Zary, szpilki takie. Nie wiem, jak mam je pokazać, czy to widać. One tutaj mają suwak. Są na takim 10-centymetrowym obcasie i to są właśnie takie sandałki, one mają przepiękne te paski, one przepięknie wyglądają na nodze, przepięknie wydłużają nogę, są nawet wygodne, powiem szczerze, że da się w nich chodzić, da się w nich na pewno stać i tańczyć, także no, jeżeli one jeszcze są, jeżeli ktoś się zastanawia, to ja uważam, że warto, no może nie przechodzimy w nich cały dzień, bo to nie są takie buty, chyba że ktoś jest przyzwyczajony do takich obcasów, gdyby może miały trochę wyższą platformę, to byłyby właśnie najlepszymi butami na świecie. A że nie mają, no to po paru godzinach ja jednak czuję, że trochę to podbicie mnie boli, ale buty są przepiękne. I były ze mną już właśnie i na imprezach i bardzo Wam je polecam. Jeżeli się zastanawiacie, to naprawdę przepięknie wyglądają na nodze, są idealne na jakieś wyjścia właśnie, czy to na imprezę, czy na jakieś, nie wiem, wesela, jakieś urodziny, imieniny, na wszystko. Rewelacyjne buty, także pomyślałam, że Wam pokażę. Aha, i ostatnie dwie rzeczy to takie gadżety, jedną mam tutaj. I to jest bransoletka z Jelly, ja nie wiem, czy Wy to widzicie. W każdym razie ja dostałam tę bransoletkę od Karoliny, za co bardzo jej dziękuję, bo ona pięknie wygląda do zegarka. Po prostu jak ja ją przymierzyłam sobie, to zobaczyłam, że tak pięknie wygląda, cudownie. I tak mi się spodobała, że teraz noszę ją cały czas. Ona jest wykonana z takich fajnych, małych kamyczków i one tak pięknie się świecą. Jak mamy sztuczne światło, to one tak fajnie się świecą. Przepięknie to wygląda, takie złote, delikatne elementy, ale właśnie jest tak delikatna i tak ładnie wygląda, że no ja się zakochałam. Wrzucałam też zdjęcie na Instagram, także pewnie widzieliście. I ostatnia rzecz, ostatni ulubieniec, to jest ulubieniec naprawdę sprzed tygodnia, dostałam na urodziny najlepszy prezent chyba, jakiego mogłam się spodziewać. To jest case na telefon. Case ze zdjęciem Fridy. Można teraz sobie właśnie zrobić takie case'y bardziej personalizowane i właśnie ja takie dostałam. Nie chcę, żeby światło się odbijało.
Tu jest właśnie zdjęcie Fridy i jestem zachwycona, bo nie dość, że ten case jest bardzo dobrze wykonany. On ma tutaj takie gumowe te boki i trochę grubsze, że one tak trochę wystają. I nawet jak ja łapę za ten telefon, to ja czuję, no na pewno jest grubszy, bo te telefony są generalnie cienkie same w sobie, a kiedy łapę za ten telefon, czuję, że jest go trochę więcej, ale przez to tak stabilnie trzyma się w ręce. Tu jest właśnie guma, więc w ogóle się nie ślizga i jest mega wygodny, naprawdę mega wygodny. Może zajmuje trochę więcej miejsca, ale właśnie czuję, że przynajmniej jest zabezpieczony właśnie tymi gumowymi tutaj bokami. A do tego ma przepiękny tył, który no, mnie za każdym razem cieszy i powiem szczerze, że lepszego case'a chyba nie mogłabym sobie wymarzyć, także dziękuję za taki prezent. Jest teraz właśnie moim ulubieńcem, mimo tego, że od tygodnia to myślę, że dopóki się nie zniszczy, to będzie cały czas moim ulubieńcem. I to by było wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pokazałam Wam kilka rzeczy. Trochę takich smutnych filmów, ale no... Takie mi też polecałyście, więc takie obejrzałam. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie jakieś filmy albo jakieś fajne książki do polecenia, to piszcie na dole. I tak, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!